ciągu 3 miesięcy złodzieje wypompowali z cystern paliwo o wartości około 11 tysięcy złotych. Przestępstwo odkryła firma chroniąca bocznicę kolejową w Kawicach. Tam jest duża baza paliw i tam podjeżdżają pociągi z cysternami. I właśnie z tych cystern kradzionym był olej napędowy. Te cysterny po wpompowaniu oleju napędowego do głównych zbiorników stały na bocznicy i 4 osoby, jedna kobieta, 3 mężczyzn, to są mieszkańcy okolicznych miejscowości, otwierali włazy tych cystern i pozostałości oleju napędowego jakimiś bańkami metalowymi wyciągali z tych cystern. Złodzieje ukradli w okresie od lipca do września ubiegłego roku ponad 3000 litrów paliwa. Złodzieje zostali wypuszczeni na wolność. Teraz grożą im kary do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto policjanci sprawdzają, gdzie trafiło skradzione paliwo. Dla Wydarzeń Malwina Komarnicka.